Serafin Andrzejak jest z nami. Tuż po panelu dyskusyjnym jesteś bardziej konstruktorem tak naprawdę mody. Sam trochę w ten sposób się określiłeś. A też ciekawy jest twój profil wykształcenia, tak jakby odbiegający od tego, co robisz w tej chwili. Zdecydowanie. W większości faktycznie przez to, że skończyłem biologię molekularną i architekturę, więc działałem bardziej na probówkach i na Excelu. Jakby rozumiem świat na zasadzie 2D i 3D w programach graficznych. Poza tym jestem ścisłowcem, więc stąd ta konstrukcja. Konstrukcja, tak jak powiedziałem na panelu, jest czystą matematyką, a w zasadzie geometrią. Stąd jak gdyby moje poczucie estetyki, które kręci się tylko wokół konstrukcji. Jak gdyby piękna sukienka, którą można upiąć na manekinie, fajnie, jest to spoko robota. Mimo wszystko wolę mieć na papierze 2D i rozliczać cyferki, żeby się zgadzał punkt do punktu. To jest bardzo ciekawe podejście, bo wiele osób, no, pracując z modą, chce się uważać za artystów, a ty jawnie powiedziałeś, że nie jesteś artystą, jesteś właśnie konstruktorem mody. No, tak, tego nie lubię, jak się używa sformułowania artysta. Po pierwsze, bardzo współczesny świat zbagatelizował i spłycił definicję artysty. Okej, projektowanie zalicza się do sztuk form użytkowych w definicjach naukowych, ale projektowanie i projektant nie jest artystą. Projektant służy przede wszystkim ludziom i jak gdyby my projektujemy, mamy projektować ładne rzeczy, ale przede wszystkim jak gdyby funkcjonalne. W związku z czym artysta, ile wylewa swoje własne ego i swoje wnętrze, bądź chce coś powiedzieć światu przez siebie, niekoniecznie musi to być zrozumiałe przez innych. My staramy się, jak gdyby projektanci starają się, czy to też mebli, samochodów, starają się dać dobrze ludziom. Dzisiaj będzie widać efekt twojej pracy na pokazie mody w Sandomierzu. Będzie dobrze? Wiesz co, nie wiem, czy będzie dobrze. Pokaz to jest żywioł i to też, jak gdyby rozmawiając na panelu, bardzo lubimy w modzie, że to jest cały czas lawa, to cały czas pracuje ze sobą. Oczywiście chcemy i robimy wszystko, żeby było jak najlepiej, ale za pokaz odpowiedzialnych jest sztab ludzi. W związku z czym jak gdyby tak zwane fuck-upy często się pojawiają. Pytanie tylko, czy zauważy publiczność, czy one zostaną tylko i wyłącznie zauważone przez nas. Mam nadzieję, że jak najlepiej będzie oczywiście. Ja ci tego życzę. Dziękuję. Efekt zobaczymy również w tym materiale. I do zobaczenia na wybiegu. Do zobaczenia.